Promocja na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego to przełomowy moment w waszym życiu, panie i panowie oficerowie. To ważna i wzruszająca chwila dla waszych rodzin, ale również i dla nas, waszych dowódców, nauczycieli i wychowawców. Dzisiejsza promocja to również ważne wydarzenie dla Sił Zbrojnych, ponieważ zyskują nową kadrę 165 doskonale wykształconych podporuczników inżynierów. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję pana podporucznikiem Wojska Polskiego. Wierny przysiędze wojskowej. Wierny przysiędze wojskowej. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Składam Tobie, ojczyzno. Składam Tobie, ojczyzno. Uroczyste ślubowanie. Uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze. Będę Ci służył zawsze. Wszędzie i w każdej potrzebie. Wszędzie i w każdej potrzebie. Szanowni Państwo, gdy przed kilkoma laty wypowiadaliśmy słowa roty przysięgi wojskowej, marzyliśmy o tym dniu. Dziś otwiera się kolejny, jakże ważny, etap naszego żołnierskiego życia. Jako nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego rozpoczynamy zawodową służbę wojskową. Panie i panowie podporucznicy, nowi członkowie elity elit, jaką jest kadra oficerska Wojska Polskiego. To dzień szczególnie dla was radosny, tak jak radosny jest dla polskiej armii. Słyszałem podczas promocji, gdy koniec szabli generała dotykał waszych ramion, okrzyki radości kolegów, ale i najbliższych. Widziałem dumę na ich twarzy, nie tylko radość, ale i dumę z waszych osiągnięć. Ale myślę, że też z naszych osiągnięć, z osiągnięć polskiej armii. Z tego, że stajecie się częścią elity armii polskiej i będziecie ją współkształtowali. Thank you.